Adama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Z czego będzie można żartować w przyszłości? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a ze mną dziś jest dr Natalia Banasik-Jemielniak z Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Pani Natalia Banasik-Jemielniak prowadzi badania psycholingwistyczne nad językiem i humorem. Tak jest, dzień dobry Państwu. W naszej kulturze wydłuża się lista tematów, na które nie wypada żartować. I ja tego nie krytykuję, bo oczywiście nie tęsknię za żartami o blondynkach czy o osobach z niepełnosprawnościami, ale zastanawiam się, z czego będzie można żartować w przyszłości. Ja myślę, że coraz bardziej powinniśmy patrzeć na granice, które, no, mówiąc bardzo oględnie, zaczynają się tam, gdzie zaczyna się jakaś krzywda innych, tak? Więc żarty na temat innych ciągle będą dopuszczalne, o ile żartujemy w taki sposób, że tych innych osób tak nie krzywdzimy. Natomiast prawdę mówiąc, to jakby tabu ciągle jest czymś bardzo atrakcyjnym, tak? Jeśli chodzi o żarty. To znaczy właściwie naruszanie trochę tej granicy albo rozciąganie tej granicy w kontekście humoru jakby sprawia, że żarty są śmieszniejsze. Kwestia jest taka, na ile pamiętamy, że coś jest humorem i na ile możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić. Myślę, że to też jest trochę kwestia środowiska, w którym się poruszamy, kwestia pewnych założeń, które sobie czynimy, tak? Bo zupełnie inaczej będziemy żartować w środowisku pracowniczym, tak? Zupełnie inaczej, kiedy wiemy, że jest jakaś relacja władzy na przykład i no jakby w stosunku do mojej podwładnej naprawdę byłoby źle, gdybym zaczęła żartować z czegoś, co te osoby dotyczy. Natomiast zupełnie inaczej będzie w jakimś takim środowisku koleżeńskim, gdzie wszyscy przymykamy oko na to, co między sobą mówimy, tak? Po prostu dopuszczamy więcej rzeczy. Powiedziała pani, że naruszanie tabu w żartach jest czymś atrakcyjnym, czyli z tego wynika, że zawsze będą nam się zdarzały takie sytuacje, że różni komicy czy osoby publiczne, chcąc zażartować i rozbawić duże grono ludzi, będą ocierać się o tą granicę krzywdy czy jakiegoś właśnie złamania tabu, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, ja myślę, że tak. Natomiast też trochę pytanie pozostaje takie, na ile to osoby kreujące humor trochę też tworzą jakby potrzeby związane z humorem, tak? Że to nie jest tylko tak, że komicy dostosowują się, czy że powinni dostosowywać się do swojej publiczności, ale jakby w drugą stronę, że to oni jakby tworzą jakieś takie oczekiwania tego, co może być śmieszne i co powinno być śmieszne. A proszę powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, że ludzie w różnym wieku śmieją się czasem z zupełnie różnych rzeczy. Nawet w rodzinach widać, że co innego śmieszy dziadka, co innego wnuczka. Czy to jest tylko moje wrażenie, czy tak rzeczywiście jest? Zdecydowanie tak jest. Tutaj w zespole prowadzimy badania dotyczące przede wszystkim ironii. Ironia właściwie może być zupełnie niehumorystyczna, ale często bywa humorystyczna. I tutaj wyniki naszych badań pokazują, że ironia... To może być trochę zaskakujące, ale że ironia jest tutaj takim elementem bardziej stosowanym i bardziej docenianym przez osoby raczej młode, tak? Tutaj ta nasza grupa wiekowa do lat 30 deklaruje, że używa ironii znacznie częściej niż właśnie osoby z tych kolejnych grup wiekowych. I to jest tak, że jakby z każdą dekadą ta gotowość i chęć do używania ironii, również ironii w celach humorystycznych, jest inna. Natomiast teraz to, co się dzieje z humorem, wydaje mi się, że to jest rewolucja. To znaczy humor taki jak był, no nie wiem, jeszcze 10-20 lat temu, jakby opowiadanie sobie dowcipów, które bazują na tekście przede wszystkim, tak? Są takie dowcipy werbalne, to wydaje się, że to po prostu już niemalże zanika, tak? Nawet ostatnio rozmawiałam ze współpracowniczkami o takim pomyśle, żeby zebrać najciekawsze i jakby ulubione dowcipy od wielu, wielu tysięcy ludzi z różnych krajów
na co jakby doszłyśmy do takiego wniosku, ale chwila, będziemy zbierać memy, czy będziemy zbierać obrazki? I też zaczęliśmy rozmawiać o tym, no tak, no bo teraz to nawet przy ognisku nie opowiada się historii, nie opowiada się dowcipu, tylko po prostu często się pokazuje albo przesyła jakieś tam memy, jakieś tam obrazki, jakieś tam historie, tak? Czyli zupełnie inaczej odbieramy wiadomości, no w tym wiadomości humorystyczne, tak? Widzimy jakąś ilustrację i tutaj wiele jest tych znaczeń takich nadbudowanych, bo jest jakiś obraz, który jest odniesieniem do jakiejś sytuacji, jest jakiś kontekst, może być jakiś komentarz, to nie jest tak, że ta warstwa werbalna całkowicie zanika, ale ona jest tylko jakimś tam elementem i nie jest tą podstawą, tak jak było kiedyś. Ale ja mam jako redaktorka taką wieloletnią obserwację, że wielu czytelników nie rozpoznaje ironii na piśmie. Zastanawiałam się nad tym, że może to jest problem po stronie nadawcy, że jakoś źle to formułujemy, ale z tego, co pani mówi, no to ten problem się nasila. Kiedyś w ogóle, jeszcze w XVI wieku, był taki pomysł, żeby wprowadzić znak graficzny oznaczający ironię. I to kiedyś się jeszcze potem powtórzyło w ogóle chyba w XVII wieku i potem jeszcze w XIX. To był jakby taki odwrócony wykrzyknik. A sprawdziło się teraz, bo mamy taki znak graficzny. Ma pani na myśli jakieś emotikony? Emotikony, tak. Oczywiście nie wszędzie używane, no ale wprowadzono wreszcie po kilku wiekach. Tak, z tym, że te emotikony też używa się bardzo różnie w różnych generacjach, tak? I w różnych grupach wiekowych. Też mam wrażenie, że młodzi ludzie, 20-letni, zupełnie inaczej tych emotikonów już używają niż na przykład 40-latkowie. To rzeczywiście jest ciekawa uwaga o tych emotikonach. Wydaje mi się, że one nie są aż tak jednoznaczne jak ten znak, który był proponowany i który z jakiegoś powodu nie wszedł, ale rzeczywiście jest tak, że ludzie mają problem. No, myślę, że to też wiąże się z tym, że no, przy ironii trzeba mieć bardzo głęboką świadomość kontekstu całego, który często umyka, kiedy czyta się coś szybko albo kiedy nie jest się zaznajomionym z takimi tekstami paralelnymi, czy tutaj mówiąc o tekstach, nie mam na myśli właściwie tylko takich tekstów, tak w sensie napisanych elementów, tylko jakichś tam większych fragmentów wiedzy. Natomiast no, nie wiem, czy to jest zaskakujące, czy nie, ale z naszych badań wynika, że Polacy deklarują przynajmniej, że używają ironii znacznie chętniej niż na przykład Brytyjczycy czy Amerykanie. Ostatnio przeglądałam taką książkę z żartami sprzed 2 dekad. To były takie najpopularniejsze dowcipy, taka chyba tania książka z niegdysiejszego kiosku Ruchu. No i muszę powiedzieć, że nic, absolutnie nic mnie tam nie rozśmieszyło. Wręcz robiło mi się coraz bardziej smutno, jak czytałam kolejne strony i zastanawiam się, czy dzisiejsze żarty w przyszłości też będą tak widziane, czy może jest coś uniwersalnego w humorze, takiego, co po prostu przetrwa, czy jest taki trzon humoru, takie jądro, które jest uniwersalne dla różnych wieków, dekad, pokoleń. Pani mówi, że robiło się pani coraz bardziej smutno, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że to jest dobry znak, że nic panią nie śmieszyło, bo ja sobie wyobrażam, że być może to były takie dowcipy właśnie wyśmiewające jakieś grupy osób. Tak, to było takie śmianie się z nieszczęść, takie po prostu nieszczęśliwe przypadki różnych ludzi albo jakaś taka zwykła ludzka głupota była tam wyśmiewana, czy właśnie cechy osobowe, które po prostu są przypisane ludziom i no, nic się z tym nie da zrobić, tak? Więc to było dla mnie z dzisiejszej perspektywy kompletnie nieśmieszne. Też mam takie wrażenia, że kiedy czytam dowcipy sprzed kilku dekad, nie wydają mi się one śmieszne, ale mnie w odróżnieniu wydaje się, że to jest pewnego rodzaju dobry znak, tak? Tego, że świat się zmienia i że jednak idziemy do przodu troszkę jako cywilizacja. Aczkolwiek sądzę też, że my ciągle się śmiejemy, tak? Ciągle wyśmiewamy, ciągle ten element prześmiewczości jest czymś atrakcyjnym w dowcipach, z tym, że być może robimy to w inny sposób, w sposób bardziej zapośredniczony, czy też po prostu niebezpośredni, o tak. I tutaj właśnie wchodzi ironia między innymi, tak? No bo dzięki ironii możemy wyśmiać coś, ale nie wprost, tylko tutaj coś sugerując i jakby budując te warstwy znaczeń. Czy kiedyś te dowcipy, z których dzisiaj się śmiejemy, będą nieśmieszne? Być może. Trudno mi jest to przewidzieć, ale myślę, że jest taka szansa, że rzeczywiście to się bardzo, bardzo zmienia. I jest to też związane no jakby z jakby całą rewolucją, która się toczy, no nie tylko w humorze, ale w ogóle bardzo, bardzo gwałtowne zmiany społeczne i zmiany związane z tym, jak się komunikujemy, jak przekazujemy sobie różne treści.
Bo ja dopytuję o to jądro humoru, o ten przepis na uniwersalny dowcip w kontekście sztucznej inteligencji, dlatego że ona już potrafi diagnozować choroby, grać w gry, wyciągać dobre wnioski z wielu danych. I zastanawiam się, czy jest szansa, że ona sobie poradzi z humorem i że będą nas w przyszłości rozśmieszały żarty tworzone przez algorytmy. Ja myślę, że już nas rozśmieszają. To znaczy, jeśli poprosimy czata o to, żeby opowiedział nam jakiś dowcip, albo nawet wygenerował dowcip, to jest w stanie to zrobić. I myślę, że niejednokrotnie się będziemy śmiać, albo chociaż się uśmiechniemy, tak? To, co wydaje mi się trudne, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to są właśnie takie rzeczy niebezpośrednie, do których potrzebny jest kontekst i gdzie potrzebne są też rozpoznawanie jakichś takich sygnałów dodatkowych. To znaczy, bardzo często jakby rozpoznajemy ironię właściwie głównie dzięki temu, że ktoś ma jakąś ekspresję mimiczną, albo dzięki temu, że ktoś używa jakiegoś może trochę innego tonu głosu, albo mówi w innym tempie niż zazwyczaj. To też się wiąże z tym, że znając kogoś, jesteśmy w stanie bardziej trafnie określić, czy ta osoba mówi, tak mówili literalnie, to znaczy, czy jakby ta wiadomość, którą nam przekazuje, ma być rozumiana dosłownie, czy też nie. Natomiast kiedy spotkamy nowe osoby, no to jest to znacznie trudniejsze, tak? Czy ta osoba mówi ironicznie. Ale wydaje mi się, że jakby rozpoznawanie ironii i w ogóle też tworzenie ironii jest trudne w ogóle, to znaczy ja tutaj mówię w kontekście sztucznej inteligencji, tak zaczęłyśmy od humoru i mnie się wydaje, że są pewne elementy właśnie humoru, które mogą być trudniejsze niż inne i tutaj właśnie ironia wydaje mi się wyjątkowo trudna, tak? Ale nie tylko dla sztucznej inteligencji, też tak jak rozmawiałyśmy, to ironia jest trudna też nawet dla dorosłych, natywnych użytkowników języka. Tutaj podając przykład, dzisiaj rano słuchaliśmy sobie z mężem audycji o tym, czy Polska stanie się obszarem wolnym od tytoniu do roku 2030. No i była taka informacja, że no, jednak branża tytoniowa jest bardzo korzystna dla budżetu państwa, tak? Na co mój mąż tutaj powiedział, a no to może powinno się ludzi raczej zachęcać do tego, żeby palili tytoń. No i szczerze mówiąc, mnie też zajęło chwilkę, żeby zorientować się, czy mówi poważnie, czy też nie. Mimo, że się trochę znacie. Tak, mimo, że się znamy. Mimo, że się znamy. Tutaj oczywiście też jest jakby szerszy kontekst, no bo z jednej strony, dobrze, to zadzieje tym ludziom, którzy palą tytoń, to przerzućmy odpowiedzialność na nich. Będzie tam wpływały pieniądze do budżetu państwa, no a że oni będą chorować, to trochę ich sprawa. No tak, ale i tutaj też potrzebny jest ten kontekst. Jakby mój mąż akurat zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli byśmy tak chcieli, żeby to była ich sprawa, no to niekoniecznie będzie to ich sprawa, no bo jakby koszta związane z leczeniem osób i tak dalej też jakby państwo będzie ponosić i tak dalej, i tak dalej. Znaleźli pewnie by się tacy, którzy by się nawet na ten żart potrafili obrazić, bo przybywa takich żartów, na które się można obrazić. A mam jeszcze, chciałabym wrócić do tych robotów na chwilę, bo zwykle, żeby sztuczna inteligencja dobrze działała, to trzeba ją nakarmić dużą ilością danych. No i te dane muszą mieć jakąś formę, żeby potem rzeczywiście sztuczna inteligencja miała z nich dobry użytek. Jak to można robić w przypadku humoru? Bo mówi pani, że czasami to wychodzi, czasami te żarty są śmieszne. Jakiego typu to są dane? Jak je w ogóle uwspólnić, skwantyfikować? Jedna z takich teorii humoru mówi o tym, że bawi nas to, co jest jakoś tam wewnętrznie sprzeczne. Tak? To znaczy ta puenta jest czymś, czego nie oczekujemy, czyli jest jakiś element zaskoczenia. I wiele takich żartów właśnie jest opartych o tę zasadę. Tutaj bardzo dużo byłoby takich żartów słownych. No też myślę, że sporo takich żartów określanych dzisiaj jako suchary. Żarty typu jak najlepiej stracić na wadze, należy kupić wagę drogo, a sprzedać tanio. Czyli żarty jakieś tam werbalne tutaj w tym przypadku polegające na dwuznaczności, tak? jakiegoś słowa czy jakiegoś wyrażenia. Także jakiś pomysł to jest karmienie sztucznej inteligencji dużą liczbą żartów, no, gdzie tą regułą do rozpoznania jest zaskoczenie, jest jakby dwuznaczność sformułowań i jest element zaskoczenia.
I ona w którymś momencie chwyci ten sposób, tak? Czyli nie tylko będzie się posługiwała tym, co już ma, tylko znajdzie tą metodę i będzie generować samodzielnie żarty. Tak powinno być, aczkolwiek z ironią to się nie udaje. Mimo tego, że ironię też można sprowadzić do pewnych elementów, tylko być może tutaj właśnie problemem jest trochę ta kontekstowość i problemem jest to, że ironia jest bardzo złożonym zjawiskiem, no i też jednak subiektywnym, tak? To znaczy często jest tak, że jakby coś nie jest zero-jedynkowe, tylko tutaj jest jakieś tam spektrum i być może jakieś też niuanse kulturowe i językowe oraz to, o czym mówiłam, czyli to, że ironię łatwiej jest rozpoznać, kiedy mamy te dodatkowe wskazówki, właśnie typu ton głosu i nie wiem, intonację, mimikę twarzy i tak dalej, i tak dalej. Mówiła pani, że Polacy stosują ironię częściej niż inne nacje. Uważa pani, że to dobrze? Nie wiem, czy to dobrze. Ja myślę, że zależy to od tego, w jaki sposób tę ironię stosujemy, dlatego że możemy ironię stosować po to, żeby kogoś skrytykować i sama krytyka może być też, może mieć różne funkcje, tak? To znaczy możemy kogoś skrytykować i używamy ironii po to, żeby tę krytykę trochę złagodzić, ale możemy użyć ironii po to, żeby tę krytykę wzmocnić, tak? Czyli to są jakby dwie zupełnie przeciwstawne funkcje. Ja pamiętam, że jak próbowałam dostać się na doktorat, bardzo, bardzo się stresowałam tym egzaminem. No i rozmawiałam z moją ówczesną szefową, że ojej, jutro mam egzamin, nie wiem jak mi pójdzie, na co ona powiedziała, tak, na pewno się nie dostaniesz. No i oczywiście powiedziała to w jak najbardziej przyjaznej formie, jakby, no tutaj troszeczkę jest pewnie taki element jakby wyśmiewania tego, że ja się martwię, tak? Może nie wyśmiewania, ale takie zwrócenie uwagi, no jakby czym ty się martwisz, przecież oczywiste jest to, że się dostaniesz. No ale było to takie ciepłe użycie ironii, tak? Podobnie mogę podejść do mojej współpracowniczki, zaglądając jej przez ramię, widząc, że ogląda, nie wiem, koty w internecie i powiedzieć, no widzę, że ciężko pracujesz. No tutaj znowu, jeśli byłaby jakaś relacja władzy, to może byłoby to odebrane trochę bardziej krytycznie, podczas gdy byłaby to po prostu moja koleżanka tak z pokoju, to może obydwie byśmy się zaczęły śmiać. Ale też byłam świadkiem takich sytuacji, gdzie nauczycielka, witając ucznia, który się spóźniał, mówiła, że no widzę, że jesteś tak świetnie zorganizowany, że znowu przyszedłeś na czas. To już jest chyba sarkazm. To jest, można powiedzieć, że to jest sarkazm. Jakby tutaj relacja między ironią a sarkazmem znowu jest dosyć tutaj takim dyskutowanym elementem. Płynna jest granica, prawda? Płynna jest granica, sarkazm też jest jakby typem ironii, w wielu koncepcjach przynajmniej. Natomiast no zdecydowanie tą krytykę można jakby wzmocnić poprzez ironię i może być właśnie ironia używana w sposób taki tak zimny i negatywny. No więc odpowiadając na pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, no ale znowu, za pomocą ironii też możemy sobie radzić z różnymi trudnymi tak sytuacjami, tak samo jak używając humoru. Może być też to po prostu jakiś taki sposób na, nie wiem, przetrwanie, tak? Na śmianie się. Rozładowanie napięcia, stresu. Dokładnie. Więc ja myślę, że tutaj bardziej jest kwestia tego, jak używamy ironii, niż sam fakt, czy używamy jej więcej, czy mniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną dzisiaj była dr Natalia Banasik-Jemielniak. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.